serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem o nowości, a mianowicie obiecałam Wam review J'adore L'Or nowej wersji tutaj Essence de Parfum, która właśnie jest już w perfumerii, bo tylko online chyba jest ta wielka premiera 14. Natomiast zawita do lokalnych perfumerii już wkrótce, za 2 tygodnie, a więc od 1 września. No i ja dzisiaj miałam okazję testować, nie tylko dzisiaj, no ale tydzień temu dostałam próbkę i właśnie przymierzałam się do testowania tej pięknej edycji. Ja powiem Wam, zamierzam tutaj testować też z Wami, oczywiście już ją sobie tu aplikowałam na sobie, więc mogę powiedzieć też o trwałości. Mam tutaj cały artykuł też, który jest poświęcony Kurkdjian i jego dołączeniu do domu Dior. I on właśnie kierował się taką esencją, żeby wydobyć tutaj prawdziwą esencję J'adore, tą znaną L'Or, no ale doszedł do wniosku, że w alchemicznym takim znaczeniu, żeby uzyskać takie pure gold, trzeba właśnie ekstraktować to złoto przez długie, długie, długie godziny, żeby pozbyć się tych wszystkich niedoskonałości, tych impurities właśnie, które są. No i w tym momencie wiemy, że mamy taką czystą, czystą, good quality esencję, czyli takiej bardzo dobrej wartości. No i słuchajcie, tak to ma mieć miejsce w J'adore L'Or, co możemy w nim poczuć? Możemy poczuć w nim taki bukiet jaśminowy, jest oczywiście róża, jest yangyang, jest konwalia, której ja w sumie nie czuję, i taka irysowa nuta. Słuchajcie, Dior rozsyłał właśnie tutaj do swoich wiernych wielbicieli te próbki, jak Wam powiedziałam. Ma być to takie solarne, czyli słoneczne ujęcie właśnie yangyang, taka doskonała jakość jaśminu, no i wszystko ładnie zblendowane w takiej właśnie złocistej esencji. Bardzo żałuję, że ja, słuchajcie, nie mam ze sobą tej butelki, bo butelka według mnie jest przepiękna. Czekam, jaki będzie to pop-up w sklepach, no ale możecie oczekiwać właśnie takiej doskonałości. Wydaje mi się, że to jest właśnie troszeczkę inne, ta amfora i tutaj ta wykończenie tej buteleczki jest troszeczkę inne, nie jest właśnie takie zakręcone, tylko jest takie gładkie, no ale to Wam powiem, kiedy będę mogła dotknąć tej butelki. Więc słuchajcie, dla mnie takim pierwszym stwierdzeniem, kiedy dotknęłam, że tak powiem, tej próbki, kiedy ją dostałam, to było to, że jest to bardzo silna esencja jaśminowa. Naprawdę dla mnie to pierwsze uderzenie to jest ten jaśmin. Ja w ogóle nie czuję podczas utleniania się na mojej skórze tej róży. Nie wiem, może ona gdzieś tam kiełkuje, może to miała być właśnie taka taka czysta esencja właśnie jaśminowa. Nie czuję też tego irysu, może gdzieś tam ta pudrowość delikatnie gdzieś będzie po 2 godzinach widoczna, natomiast dla mnie to jest typowa taka oda do jaśminu i tak właśnie czuję ten zapach. Jeszcze tak powiem Wam, że ja bardzo kocham konwalię, ja jej też tu nie czuję. Powiem Wam też szczerze, że dawno nie widziałam takiej esencji, która tylko tą konwalię gdzieś wyciąga. Ja wiem, że jest dużo takich perfum i chyba Elizabeth Arden miała, ale powiedzcie mi, jeżeli lubicie tak jak ja właśnie konwalię, gdzie można ją w takiej czystej postaci, bo ja dawno, powiem Wam, świadku perfumerium czegoś takiego nie czułam. Nie mówię tu o niszowych perfumach, bo nie mam teraz takiej dużej styczności z nimi, ale właśnie takich perfum, które są tutaj w department store, w perfumeriach, ja tego nie widziałam. I powiem Wam, że tak bym ujęła krótko te perfumy, że dla mnie jest to typowa esencja jaśminowa, taki hołd do jaśminu. Jest jakiś, czytam, że te perfumy są nietrwałe.
Tak, ja chyba na jakimś forum angielskim czytam ostatnio, że właśnie ktoś dostał też tą próbkę i stwierdził, że o, bardzo fajne ujęcie, że Doral nie trwała. Ja się bym z tym kompletnie nie zgodziła, bo na mnie trzyma się wyjątkowo. Tak jak mówię, dla mnie to jest esencja, czyli tak jak tu przytoczyłam słowa Kurkdzijana, że on chciał wydobyć tą szlachetność tego jaśmiu, szlachetność tego złota, wydobyć właśnie tą kwintesencję tego zapachu, jakby kontynuować dzieło Diora i Jador, tego ujęcia Jador, więc kompletnie tu się nie zgadzam, ale tak jak mówię, słuchajcie, to wszystko zależy od tego, jakich perfum używacie, czego się spodziewacie, jak pH skóry, jak na Was, oczywiście gdzie skóra jest sucha, no to oczywiście to też, to wydobycie perfum będzie inne, jeżeli sucha jest dobrze nawilżona, oczywiście te perfumy trzymają się dużo lepiej. Dla mnie jest, jakbym miała ocenić te perfumy, jestem wielbicielką Jador, mam wersję tą bezalkoholową i oczywiście pozostałą mam olejek też do ciała, więc ja uważam, że 5/5, ale tak jak mówię, troszeczkę gdzieś mi brakuje tego tła, właśnie tej konwali, tej takiej pudrowej nuty troszeczkę. Ja nie czuję też tej róży Centifolia, nie bardzo to czuję, natomiast ktoś, kto lubi taką jaśminową odmianę, taką fajną, właśnie otulającą na zbliżającą się jesień, chociaż wiem, że w Polsce są dużo upały, to będzie coś doskonałego właśnie na wieczór, czy taki otulający zapach. I to jest moja taka pierwsza taki feedback i taka recenzja oto tych perfum. Ja Was serdecznie zachęcam właśnie do pójścia do perfumerii, poproszenia nawet o takie mini perfumetkę, czyli takie sample, gdyż ja wiem, że Dior jest bardzo teraz hojny i daje w tym zmienionym nawet Loyalty Program takie próbeczki, więc czemu nie, odbierzcie swoją. I ktoś, kto już dotknął tego zapachu, proszę mi powiedzieć, jak się zapatrujecie właśnie na ten nowy zapach. Dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do oglądania moich shortów, no i do dołączenia właśnie tutaj do moich wiernych fanów. Dziękuję serdecznie, życząc Wam miłego dnia. Pozdrawiam.